Często idąc przez las napotykamy takie oto krzaczowisko. To jest w zasadzie leśna apteka, albo źródło leśnego pożywienia. Trzeba tylko wiedzieć, co do czego służy. No i dlatego dzisiaj jestem z moim ojcem, który zna się bardzo dobrze na roślinach leśnych, polnych. Co ja tu mam? A popularny dziad. I rzep, nie każdy wie, że to jest właśnie... A to jest łopian. Łopian. Czyli roślina lecznicza. Ale najbardziej lecznicze właściwości posiada korzeń, który się wykupuje właśnie na wiosnę lub na jesień. Właściwości na jakieś problemy skórne i tak dalej. No i on jest też jadalny ogólnie. I też jadalny, można go ugotować. Tutaj mamy nawłoć, tak? Nawłoć. I teraz pytanie, do czego ta nawłoć nam potrzebna? No nawłoć. No nie wiem do czego, w każdym razie stanowi problem wielki, bo zarasta bardzo duże tereny teraz. Jest to inwazyjna roślina, która w Polsce, no ładnie, ale jest przede wszystkim miododajna. I to tak, że wszystkie, powiedzmy, już rośliny o tej porze praktycznie przestały kwitnąć. Ona nadal wytwarza jeszcze te kwiatostany. Pszczoły to uwielbiają. I ostatnie, miód nawłociowy jest bardzo też zdrowy. Bo to jest roślina, która ma właściwości przeciwzapalne, dezynfekujące, takie wzmacniające. No odpowiednio przyrządzona też stanowi bardzo fajny lek. A czy możemy to jej użyć tak po prostu bezpośrednio jakoś? Nie, to nie? Trzeba ją napary lub wywary robić, to zależy do czego. Czyli wiadomo, że trzeba to zalać wrzątkiem lub parę... Właściwości przeciwzapalne, tak? Tak, ale można okłady robić też z gniecionego ziela, na jakieś tam powiedzmy problemy skórne, to sok daje też jakieś tam właściwości zdrowotne. Ziela czy kwiatów samych? Kwiaty to są do naparu. Kwiaty do naparu, a... A zioło całe, zniesione, te właściwości ma też właśnie te wszystkie śluzy, soki. A jakbyś miał tak powiedzieć coś, co działa najsilniej przeciwzapalnie w lesie dostępnego? Przeciwzapalnie najsilniej. Tak, bo dużo no to, tutaj jest takich, no to, które przeciwzapalnie no to, mogą działać, ale co no jest najmocniejsze? No myślę, że kora wierzby. Kora wierzby. Jeżeli wierzbę tak znajdziemy, no mamy tu wierzbę, taką tak zwaną wierzbę... z której bazie są, nie? To jest taka wierzba biała chyba. No. I ona się charakteryzuje tym, że pod korą ma właśnie dużo tego śluzu zawierającego salicylik. Mniszek lekarski. No proszę. No mniszek lekarski. No tylko, że jak nie ma kwiatków, to nie każdy no, można, rozpozna, prawda? Można na surówki używać jeszcze, chociaż zawsze na wiosnę się stosuje to. Jako surówki odmładzające. Świeże, lepsze, bo te już takie gorzkawe. Można z liśćmi pokrzywy, jak najbardziej, jeśli ktoś wie. Tylko ostrzegam, kiedyś próbowałem na surowo, poparzyłem język, trzeba sparzyć. Trzeba sparzyć. Sparzyć trzeba. Zanim ona sparzy ciebie. No, o to chodzi. No i co mamy tutaj? Żarnowiec. Mietlasty. Z czego to się nazywa? Odmiotły. Ponieważ ścinane gałązki wiązane razem stanowiły wspaniałe właśnie takie miotełki do zamiatania. No, rzeczywiście ciekawe. Ptaki nie zdążyły jej konsumować. Ta, czeremka. No, i to jest malutkie, fajne, czarne owoce, które widziałem, że nieraz na szkoleniu, znaczy widziałem. Spotkałem się z tym nieraz u mnie na szkoleniach, że ktoś podchodził, widział czeremkę i pytał mnie, czy to jest wilcza jagoda. Trochę za wysokie. No jakby sobie tak rosła samotnie, to mogłaby to być rzeczywiście wilcza jagoda. Tylko, że wilcza jagoda rośnie na krzaczku niskim. Oczywiście jest byliną, a to jest drzewem. I przede wszystkim jest samotnie rośnie, jako jedna jagoda na krzaczek. Pochodzi zazwyczaj z Kanady. Przynajmniej. Od naszej się różni tym. Czekaj, bo tu mamy czeremkę naszą. Duża pestka dosyć. No i takie dosyć gorzkawo-cierpkie. Można takie syropy robić, soki, natomiast pestka zawiera kwas pruski. Tak jak wszystkie pestkowce, czereśniowe, wiśniowe. Krwawnik poznamy po tych małych, białych kwiatkach. Tak, natomiast... liście krwawnika, wspaniałe panaceum na zranienia, otarcia, no i jako bardzo fajny dodatek do paszy dla młodych kurcząt. Bardzo, tak, bardzo fajnie się to sieka, z jajkami gotowanymi podaje się kurczakom, wspaniale na tym roślinie. Aha, no to już wiemy, że dla kurczaków fajne. Też, ale dla ludzi również. Dla ludzi? Też jest jadalne, jak najbardziej. No. Czyli można jeść, można sobie sałatkę zrobić. Można. Tego, tak? A na surowo jak? No, jakby prawie tak. Ale takie. No, koperkowate trochę takie. I nawet trochę smakuje jak koperek. No. Podobny nawet trochę do koperek. I mówisz, że na zranienia też.
Tak, tak, jak najbardziej. Krwawnik, no jak sama nazwa wskazuje na zranienia, czyli no, rozgniatamy, tak? Rozgniatamy w palcach i do rany. Jednej rośliny, która była stosowana nawet przez armię angielską. Przeczytałem to w jakiejś książce. Mhm. Jako panaceum na krwawienia, na postrzałowe i tak dalej dla żołnierzy armii angielskiej, czyli tasznik. Nie wiem, słyszałem z nazwy, ale nie wiem jak wygląda. Przeciwkrwotoczny, czyli stosowany wewnętrznie na pary, powodował, że zmniejszało to krwawienia wewnętrzne. Stosowany zewnętrznie również, ale tasznik, nie wiem tutaj, czy go znajdziemy. On raczej woli tereny takie suche bardziej. Pięciornik, tego nie znam. Duże ziele. No to też lek o właściwościach znowuż na żołądek. Już? Dziurawiec. Tak. Ziele druidów. Tak? Właściwości uspokajające, właściwości nawątrowe bardzo fajne. Słyszałem tak, że poprawia nastrój, tak, ale że tak. Ponoć nie można na paru pić, bo jak jest? Jak jest tak, słońce. Czyli tak, można poparzenia silne. Skórnego. Poparzenia skórne występują po zażyciu. No, dziurawiec ma takie charakterystyczne żółte kwiatki, bardzo delikatne, tak. Ale... Nie te. Tak. On już przekwit, bo ten wiadomo, są jeszcze tam gdzieś. Mówisz na problemy z wątrobą też? Też. No i wątrobowe. Co to jest? No, po czym poznać, proszę, że to mięta najłatwiej? No, już, no po kwiatach. Po pierwsze, że te meszkowate liście takie charakterystyczne. Po drugie, warto sobie zgnieść taki liść. Powąchać. Już od razu wiadomo, co to jest. Najlepsza jest pokrzywa majowa, czyli ona ma najwięcej właściwości, taka wiosenna, wczesna. Suszy się na herbaty, ale pokrzywą też można się ładnie pozbyć. Reumatyzmu, stara metoda, tak. Bo jak cię boli gdzieś indziej, to już cię nie boli tam, gdzie bolało. Oczywiście. To chyba na tej zasadzie działało. Tak, młotkiem w kolano już się głowa nie tak. Boli. Jeśli chodzi o sprawy moczowe, o, czy problemy z jakimiś tam drogami, tak, moczowymi, tak, to liście, brzozy są moczopędne, bardzo fajnie szyszczą i tak dalej, wszystkie te przewody, no, wiadomo. No, jak brzoza wygląda, każdy wie. A jak się pije brzozowy sok na wiosnę, przełom marca, kwietnia, najlepsze, wiadomo, oczyszcza organizm, bardzo fajnie z toksyn różnych i dodaje dużo właśnie mikroelementów, zawiera witamin, też polecamy. Specjalnie nie chodziliśmy, nie szukaliśmy tych roślin, powiedzieliśmy o tych, które nawinęły się podczas spaceru lasem, tak więc jest tego sporo, łatwo natknąć się na rośliny. No, to są oczywiście te, które występują na przełomie sierpnia i września. Jest ich więcej, więcej ich występuje w innych miesiącach i o tym sobie powiemy na pewno przy okazji kolejnych odcinków z tej serii. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem, oczywiście zajrzyjcie na kanał Millworld, tam kolejne filmy dotyczące sprzętu i porad bushcraftowych. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.